Po przeszło 2 miesiącach przerwy w świetnym stylu wracają rozgrywki Ekstraligi Kobiet. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich goli z premierowej kolejki sezonu 2022-2023. Mistrzynie Polski podejmowały na stadionie Widzewa AP Orlen Gdańsk. Prawdziwy roller coaster oglądaliśmy w Krakowie w starciu AZS-u UJ Kraków z katowicką Gieksą. Natomiast piłkarki Pogoni Szczecin udały się po historyczne zwycięstwo do Konina. Zaczynamy od potyczki Beniaminka, czyli drużyny Hydrotrak Radom z czarnymi Antras Sosnowiec. Mimo że gospodynie stwarzały sosnowiczankom problemy, to gole w tym spotkaniu strzelały tylko brązowe medalistki. Szybko, bo w 5 minucie do bramki na 1-0 trafiła Nicole Kaletka. Jeszcze przed przerwą ta sama zawodniczka bezbłędnie wykorzystała rzut karny i podwyższyła prowadzenie na 2-0 dla przyjezdnych. 3 minuty później bramkarkę gospodyń w sytuacji sam na sam pokonała Jessica Jaszek. Wynik na 4-0 dla czarnych w 55 minucie ustaliła Alicja Materek. Przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie wzmocniony latem zespół Śląska Wrocław zmierzył się z Górnikiem Łęczna. Na pierwszego gola warto było czekać aż do 51 minuty, bo wtedy takim oto pięknym trafieniem popisała się Oliwia Rapacka. 7 minut później do wyrównania po zagraniu Marceliny Buś doprowadziła Kamila Czudecka, która strzeliła jedynego gola dla WKS-u w tym spotkaniu. Zwycięstwo Górnikowi w 63 minucie zapewniła Milena Kazanowska. Wydarzeniem kolejki niewątpliwie był rezultat meczu w Koninie. Drużyna Pogoni Szczecin pokonała 4-krotnego mistrza Polski Medyka Polo Market Konin 2-0. Bohaterką spotkania była Roxana Ratajczyk, która najpierw w 76 minucie po podaniu Emilii Zdunek trafiła do siatki na 1-0, a w 81 minucie również po asyście Zdunek po raz drugi wpisała się na listę strzelczyń, zapewniając tym samym Pogoni historyczne zwycięstwo nad Medykiem. Dobrą dyspozycję zaprezentował także Sportis KKP Bydgoszcz, który zmierzył się z drugim z Beniaminków, drużyną Pogoni Dekpol Tczew. Pierwsze trafienie należało jednak do gospodyń, a autorką gola była Magdalena Sobal. Do końca spotkania jednak to już przyjezdne kontrolowały przebieg meczu. W 38 minucie po podaniu Pauliny Oleksiak do wyrównania doprowadziła Agnieszka Glinka. W 68 minucie bramkę na 2-1 zdobyła Aleksandra Witczak. Rezultat spotkania w 79 minucie ustaliła 15-letnia Kinga Wyrwas, strzelając tym samym swojego debiutanckiego gola w Ekstralidze. Obie drużyny to spotkanie kończyły w dziesiątkę po czerwonych kartkach dla Łucji Tabor i Agnieszki Glinki. W Łodzi na stadionie Widzewa mistrzynie Polski pokonały AP Orlen Gdańsk 2-0, a autorkami goli dla podopiecznych Marka Chojnackiego były najpierw w 3 minucie Dominika Kopińska i w 63 minucie Anna Rędzia. Warto dodać, że przed piłkarkami TME SMS Łódź prawdziwy sprawdzian. W czwartek zmierzą się bowiem w eliminacjach Ligi Mistrzyń z Anderlechtem Bruksela. Oczywiście trzymamy kciuki za ekipę z Łodzi. Najbardziej zacięte spotkanie w inauguracyjnej kolejce oglądaliśmy w Krakowie. AZS UJ Kraków mierzył się z GKS-em Katowice. W 7 minucie Amelia Bińkowska wykorzystała błąd obrony rywalek i pokonała w bramce Karolinę Klabis, rozpoczynając strzelanie w tym meczu. Radość katowiczanek nie trwała długo. 2 minuty później Weronika Smaza strzałem z bliskiej odległości doprowadziła do wyrównania. W 24 minucie Klaudia Maciążka popisała się precyzyjnym strzałem i podopieczne trenerki Koch znów wyszły na prowadzenie. Przed przerwą krakowianki zdołały odpowiedzieć i bramkę po mocnym uderzeniu zdobyła Anna Zapała. W 60 minucie swojego drugiego gola w meczu i trzeciego dla AZS-u strzeliła ponownie Weronika Smaza. GKS znów gonił wynik. Tym razem 8 minut przed końcem spotkania do siatki trafiła wprowadzona z ławki 17-letnia Patrycja Kozarzewska. Ostatnie słowo w tym meczu należało do gospodyń, a dokładnie do nowej piłkarki AZS-u Aleksandry Pleban, która wykorzystała zagranie Katarzyny Daleszczyk i to ostatecznie AZS po szalonym spotkaniu w Krakowie zdobył komplet punktów.
Spójrzmy zatem na wyniki po pierwszej kolejce. Czarni efektownie wygrali z Beniaminkiem z Radomia 4-0. Po meczu pełnym zwrotów akcji AZS UJ Kraków ostatecznie pokonał GKS Katowice 4-3. Pogoń Szczecin zaliczyła historyczne zwycięstwo w Koninie, pokonując tamtejszy Medyk 2-0. Czarni Antras Sosnowiec po wygranej zespołem z Radomia 4-0 zostali pierwszymi liderami w nowym sezonie. W drugiej kolejce ciekawie zapowiada się starcie Czarnych Antras Sosnowiec z GKS-em Katowice i Górnika Łęczna z Medykiem Polo Market Konin. Czeka nas też potyczka Beniaminków, czyli Hydrotrack Radom zmierzy się z Pogonią Dekpol Trzew.